Cześć moi drodzy, z tej strony Faral, witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak wykonać nowe zadania, które pojawiły się w trzecim tygodniu piątego sezonu. A jego treść brzmi: podążaj mapą znalezioną w spawalni spłuczek. Ale oczywiście, zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić, że organizuję dla was jak co tydzień dwa konkursy. Sami sprawdźcie, co możecie wygrać. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać 1000 V-dolców, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę "darmowy karnet bojowy", zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić wyników tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń nocturno o mocy 106. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie. Moja nazwa GamingWithFarrell. Sam osobiście uważam, że nagrody warte są uwagi, więc bierzcie się do roboty i życzę wam powodzenia. Moi drodzy, patrząc na mapę, którą znalazłem na spawalni spłuczek, lokalizacja, która się na niej znajduje, przypomina mi łudząco tylko jedną miejscówkę. Dokładnie tą góreczkę, która znajduje się między spawalnią spłuczek, słonymi strzechami, a zgubnymi ziemiami. Dokładnie w tym oto miejscu powinna znajdować się gwiazdka. Lecimy! Moi drodzy, jak widzimy, taka sama chatka jak na obrazku i taki sam kontener, czyli ukryta gwiazdka znajduje się w tym oto miejscu. Bądź tym. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, możecie się odwdzięczyć zostawiając kciuka w górę, subskrybując kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych poradników i wyników tego konkursu. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, yo!